W tym roku mija 31. rocznica urodzin SMS-a i wydawałoby się, że jest to bardzo przestarzała technologia. Dane biznesowe i to, co pokazują nasi klienci, pokazuje coś innego. Polskie firmy rocznie wysyłają ponad 1 miliard wiadomości SMS tylko wśród naszych klientów. Pokazuje to, że mimo dostępu do nowych technologii typu WhatsApp, Messenger, Viber, czy na przykład Signal i inne komunikatory, jest to wciąż bardzo ważny biznesowy aspekt komunikacji z klientami. Dlaczego? Dlatego, że jest łatwiej dostępny dla każdej firmy z każdego segmentu. Aby wysyłać wiadomości SMS, właściwie potrzebujesz się zarejestrować w platformie, która te wiadomości obsługuje i właściwie po 15 minutach możesz już je realizować. Aby spiąć się biznesowo z komunikatorami typu WhatsApp czy Messenger, jest to trochę bardziej skomplikowane technologicznie. Wiadomości SMS mają jedną główną przewagę. Są dostępne dla każdej grupy wiekowej, bez względu na to, jak jesteśmy obyci technologicznie. Oznacza to, że wiadomości SMS-owe będą działały między innymi dla osób starszych lub wykluczonych technologicznie, poprzez co jeszcze prędko z rynku nie zginą. SaaS, czyli Software as a Service, to jest sposób udostępniania za pomocą płatności abonamentowych pewnego dostępu do usługi. Gdybyśmy porównali sobie to do wytworzenia oprogramowania przez na przykład Software House, tutaj mamy do czynienia z inną sytuacją, w której dostajemy dostęp już do gotowego narzędzia, z którego może skorzystać wiele firm. Jeżeli chodzi o działania marketingowe, to tutaj tym kluczem, który jest wymagany do tego, żeby pozyskiwać klienta w tym segmencie, jest strona internetowa. Naszym zadaniem w marketingu jest to, żeby zachęcić odpowiednią grupę odbiorców, aby weszła na naszą stronę, od razu zrozumiała, na czym polega dana usługa, wypróbowała jej w jakiś sposób za pomocą demo, triala czy konsultacji, zarejestrowała się w danym serwisie i później podpięła kartę kredytową. Więc wszystkie działania marketingowe skupiają się na tym, żeby strona była szybka, żeby oferta była dobrze przedstawiona i żeby grupa docelowa, która na tę stronę trafia, była dobra i żeby ją doskonale rozumieć. Phishing to nic innego jak próba podszycia się pod znaną markę lub instytucję w celu wyłudzenia pieniędzy lub utraty tożsamości. Cyberprzestępcy, którzy działają w tym modelu, jak sama nazwa wskazuje, chcą nas złowić, uśpić naszą czujność, wywołać pilność lub pobudzić nasz ośrodek nagrody, aby wyłudzić nasze pieniądze. Aby się przed nim chronić, przede wszystkim zwracajmy uwagę na treść wiadomości SMS lub e-mail, które do nas przychodzą. Zwracajmy uwagę na nadawcę, na treść linków, które się w tych wiadomościach znajdują. Spróbujmy odnaleźć się w kontekście, w którym przychodzi do nas dana informacja. Spróbujmy sobie przypomnieć, czy faktycznie nie zapłaciliśmy naszych rachunków w ostatnim czasie, bo to pozwoli nam na uspokojenie się i spróbowanie odnalezienia się w tej sytuacji. Zwracajmy uwagę na wygląd stron internetowych, na to, czy są zabezpieczone z certyfikatem SSL. A przede wszystkim zwróćmy uwagę na to, aby edukować innych. Na phishing najbardziej narażone są osoby starsze i to nasza odpowiedzialność młodych ludzi, aby ich w tym temacie edukować.